Ciao, tutti amici di calcio, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam na kurwa suty Ze mną stali eksperci nasi, czyli Tomek Lipiński, kanał Plus i Tygodnik Piłka Nożna, którego jeszcze nie mam, ale po programie idę, jako że daliście na okładce Futbolistę. wielka sprawa dla mnie i dla całego środowiska Futbolu na twoje ręce. Gratulacje dla redakcji. Michał Borkowski i Marcin Długosz, acenilam.com.pl i TVP Sport, i mnóstwo interesujących zdarzeń. Pierwszy gol Nikoli Zalewskiego, debiut Jordana Majchrzaka oraz porażka Interu. Polscy bramkarze znów w roli głównej. Bartek Drągowski, absolutny bohater, przewinął się przez jedenastki tygodnia. Widzę w wielu, wielu programach, choćby u nas w Mocy Futbolu. Ale zaczynamy od tego, co najbardziej aktualne, czyli wczorajszego meczu Milanu. Jakże można stracić punkty z Salernitaną, gdy się właśnie dokonało jeszcze historycznego awansu w Lidze Mistrzów. Na fali wyeliminowania Tottenhamu. Marcin, Tobie oddaję głos, jak do tego doszło. Nie chcę oczywiście umniejszać kwestii tego awansu w Lidze Mistrzów, bo to jest wielka sprawa dla Milanu. No ale jednak musimy też wziąć pod uwagę, z jakim rywalem Milan się mierzył. Tottenham wyglądał tragicznie, no to w tym momencie to jest zdrożona beznadziejna, przynajmniej tak jak ja ją oglądałem, jak ją widziałem w tym dwumeczu Ligi Mistrzów, no to Myślę, że nie, jedne, nie jeden zespół z Serii, i to też nie z tych czołowych miejsc lepsze warunki potrafi narzucić niż aktualny Tottenham, co też widać właśnie teraz w lidze. Więc awans awansem, no ale tak jak powtarzali piłkarze po meczu, jak powtarzał Stefano Pioli, trzeba się skupić na lidze, bo tutaj ta czwórka zaraz ucieknie. No i co z tego, że przyjdzie zagrać fajny dwumecz w świertwym Ligi Mistrzów, skoro cel na sezon może nie zostać wykonany. Cały czas widzimy, że ten Milan nie jest w pełni zdrowy, że to chwilowe remedium lutowe z taktyką napięciu obrońców, no, tak poskutkowało po części, że udało się ten największy pożar ugasić ale jednak na dłuższą metę cały czas coś tam się nie zazębia i nawet jeżeli ta obrona w miarę jakoś tam trzyma poziom, no chociaż wczoraj ten gol dla Salerni ten skandaliczny, nie wiem, jak można tak zostawić człowieka w polu karnym, no to w ataku w dalszym ciągu to wszystko woła obąsę do nieba na czele z Rafaelem Leao, który po prostu... Wygląda jak, jak piłkarz nieobecny, jak, jak taki zawodnik ja, jak oglądam Leo, to mam wrażenie, że on ma w swojej głowie takie poczucie, ja już tę grę przeszedłem, mnie już tu nic ciekawszego nie spotka, w sumie to nie wiem, co ja tutaj robię i, i tak to wygląda. Tak, i, mi się przypomniała taka piosenka, jest taki artysta włoski, Nek, urodzony swoją drogą w Sasuolo, też autor hymnu Sasuolo, takiego bardzo fajnego, rokowego. moim zdaniem jeden z najfajniejszych, we Włoszech. Nero Verdi, Nero Verdi, Lea też... no, Ja nie umiem śpiewać, więc nie będę próbował. ja bym to napisał. Tam za dużo tekstu nie ma, ale muzyka jest fajna. Natomiast nagrał też taką fajną piosenkę Laura Nonce. I tam jest tam właśnie że Taka troszeczkę zawiedzionej miłości Laura Nonce. Laury już nie ma, głupio byłoby jej tutaj szukać, bo ona już odeszła i tak dalej. Ja mam wrażenie, że jakby tak zamienił Laura na Leo, to tam by też to w miarę pasowało, bo Leo niby jest, ale tak jakby go nie było. Nie ma zaangażowania, nie ma chęci, nie wnosi też liczb do Milanu i coś tam się wydarzyło dziwnego. Ja rozumiem, że on może być zawiedziony tym, że nie dostał tyle pieniędzy, ile chciał, że może uważać, że jest niedoceniany. Natomiast to też jest chyba takie trochę głupie z jego strony, nawet jeśli planuje odchodzić, tak? bo będzie latem szukał nowego klubu i co powie a wiecie, ta ostatnia runda to mi się już nie chciało, to sobie już dajcie mi te siedem baniek, bo generalnie jestem tak dobry jak w tamtym sezonie, a w tym to tak nie do końca się starałem. No chyba to nie jest najlepsza laurka dla piłkarza, ale nie wiem z czego to wynika. Jak, jakby narysować komiks, w którym występuje Rafael Leo, to tam muchy w nosie, to aż by się unosiły na to. No tak, no i ja oczywiście też to widzę i też mnie to tak irytuje i, i mocno zastanawia, dlaczego Leo wygląda tak jak wygląda. No właściwie od nie wiem, no powiedzmy, że niech będzie od stycznia, może nawet, nawet dłużej. No, ale mam problem z krytykowaniem go tak, tak po całości. No bo pamiętam, że ten Leo w poprzednim sezonie to był takim kwarac no Teraz zachwycałem się i minie te parę miesięcy i teraz zachwycałem się kwarac a obniży loty i już jest całym złem. Cały czas mi się wydaje, że Milan bez dobrego Leo to jest średnia drużyna. Że Milan właśnie głównie dzięki Leo w, w, do pomocy z Teo Hernandezem właśnie wychodzi po na tę przeciętność. Co nawet ten mecz rewanżowy z Tottenhamem pokazał, bo tam, bo tam Leo w drugiej połowie no, to, to był ten, który sprawił, że najbliżej Milan był, był gola. No i oczywiście jestem w rozterce i nie potrafię znaleźć rozwiązania dla tego problemu, czy puścić tego Leo, niech on będzie szczęśliwy gdzie indziej, czy jednak dać mu te pieniądze, których, których on, on chce i, i zaryzykować. No bo dalej będziemy mówili o piłkarzu w no, jakimś sensie trochę podobnym do, do Leo czy o Lauriente I właśnie, czy, czy posiada tego Leo zainwestować te 15-20 milionów w takiego piłkarza Sassuolo? Ja wiem, że to jest też ryzyko, bo nagle spojrzymy w Milanie na tego Lauriente, podobnie jak na, na Messiasa, który w Krotone był gwiazdą, wydawał się ty kimś po prostu, który ten, tę ligę zjada przyszedł do Milanu i trochę, trochę się krzywimy, no ale no cóż no, to nie zawsze jest tak samo ale ale też nie jest daleko, podobna sytuacja z Bogą tak, też Tak, tak podobna, podobna z Z perspektywy Bogu. Milanu, jeżeli chodzi o to lewe skrzydło i Leo, jest wszystko tym gorsze, że jak sobie spojrzymy na ławkę rezerwowych, no to tam są Divogoligi i Anterebić, więc piłkarze, którzy teoretycznie na papierze, jakbyśmy no to sobie jest patrzyli I to jest jakbyśmy zdaniem. sobie patrzyli przed sezonem no to, so, to są tacy goście, którzy, których można śmiało w tej 60 minucie wpuszczać i oni odmieniają wynik meczu pomagają bo, bo też tymczasem robić trzy gole nawet... w sezonie, z czego dwa w pierwszej kolejce, o ligi dwa nieistotne. Bo... Dokładnie, no bo kiedy ja czytam, że, że Stefano Pioli musi orać na siłę tym Oliwierem Giroux, ponieważ tamci nie dają mu jakichkolwiek gwarancji, no to pewnie coś się burzy, no bo jednak widzieliśmy anty... wczoraj, co się działo, jak Jirus szedł na te pół tak, godziny. Tak, do no, którego nie można mieć absolutnie żadnych pretensji. No, nawet żałowałem, że mu ta przewrotka nie weszła, no bo w tej, w tej kolejce mogliśmy mieć naprawdę dwie fantastyczne bramki, oba przewodkom jedna Ozimena, druga ziru I tak bardziej żałowałem tego Olivera ziru, bo, bo to jest piłkarz stworzony do fantastycznych goli i do niego nie można mieć absolutnie żadnych pretensji. Tak wykonuje pracę ponad stan. Ale nie wiem dlaczego ci właśnie ludzie drugiego garnituru Milanu, jak Rebic, jak Salemakers, jak Decatelaro nawet, dwóch takich jak Leao, czyli ten gorszy, to już za dużo, czyli De ketelare to już jest zdecydowanie, zdecydowanie za dużo w jednej w jednej drużynie. No to mnie, to mnie najbardziej. Mniej mnie nawet ten Leo denerwuje niż, niż to, że y, tam ci po prostu nic nie dają. A propos Leo, pozwólcie na parę opinii z naszego czatu. Adam Klonek. Leo gra jak obrażony w oczekiwaniu na podniesienie kontraktu. Artur Kowalczyk. Leo powinien odejść w zimowym okienku. Z niewolnika nie ma pracownika. Michał Tokarski. Leo zagrał pół roku dobrze i tyle. Justyna Pawliczak też mówi, że y, y, Rafa, jak tak dalej będzie, to widzę go w jakimś Newcastle. No... Tam też teraz trzeba zapracować, żeby się znaleźć. Natomiast m, pokazywaliśmy wam taką grafikę zepsutych strzelb, bo to nie tylko zobaczcie, Leao się zaciął. Jest paru zawodników z Zedilem. Dżeko na czele, na którego gola już czekamy naprawdę już od ponad 500 minut. Ja was tutaj, chociaż przejdziemy jeszcze później do Juventusu, ale chciałem Was zapytać o Duszana Blachowicza, który też się zaciął. Czy to samo, co mówi Marcin, Michał, o odniósł byś do e, Wlaowicza, e, że on już przeszedł tą grę i że, i że też myślami jest tylko gdzieś indziej. Znalazłem takiego twojego tweeta, o który, na, gdzie napisali, że z nim Juventus gra w dziesięciu. Gdyby w jego miejsce wstawić Krzysztofa Piątka, to przynajmniej by ktoś porządnie biegał z przodu. Tak, na pewno. Znaczy, to jest trochę inna historia, tak? bo nie wydaje mi się, żeby tutaj były muchy w nosie, czy jakaś niechęć, czy lenistwo. Bardziej kwestia tego, że on jest w jakimś bardzo, bardzo złym miejscu mentalnie. Że on jest po prostu zdewastowany pod tym względem i on sam czuje, że po prostu mu nie idzie i on z każdym nieudanym zagraniem jeszcze tak coraz bardziej się zakupuje. Zaangażowanie w tej... to wręcz tego. Zaangażowanie bije, jest, że... tak. Chyba osiem strzałów hmm. najwięcej ze wszystkich piłkarzy Juventusu w tym sezonie, więc to jest też problem, że zawsze dochodzić do sytuacji. a Tych bramek nie ma, chociaż był bardzo, bardzo blisko. No też. Taka fajna scena po meczu, gdzie Dajan Stankowicz podszedł do niego, wyściskał go tam, wspierał, widać było, że jakaś była rozmowa, i później zdradził Stankowicz, że powiedział, że no, powiedział, że może po prostu się uspokoił, żeby wierzył w siebie, znalazł taki balans, bo te bramki przyjdą, że on się jeszcze odblokuje i będzie zdobywał bramki, nawet tym barkami, bo wszystko będzie mu wpadało. Być może tak z czasem będzie, natomiast. To, że nie ma bramek, to jest jedno, natomiast i Freiburg, i to ostatnie spotkanie ligowe, jemu nie wychodziło absolutnie nic, jeśli chodzi o rozegranie, jeśli chodzi o taką grę na pierwszy kontakt, co było problemem od samego początku, kiedy pojawił się w Turynie, ale to nie było aż tak widoczne na aż tak dużym poziomie, a w tym momencie no, duszą, po prostu niwentusowi nic nie daje, mam wrażenie. No, nie daje, ale y, zgadzam się, że tutaj to jest taki piłkarz, który, który się broni tak z angażowaniem. To jest zupełnie inny przypadek niż, niż Leo. Bo tutaj jest, y, nawet no, czują to trybunę, bo, bo go najpełniej wspierają, ale co oczywiście y, nie zakłamuje takich faktów, wręcz paradoksalne, kiedy patrzę w klasyfikację strzelców, że. Wlaowicz ma tylko jednego gola, biorąc pod uwagę i zarówno Seriaki, jakie jak i wszystkie rozgrywki, jednego gola więcej, niż To jest, To było coś nie do pomyślenia absolutnie na początku, na początku sezonu. Ale no cóż, no, tego Wlaowicza też chciałoby się trochę, trochę wziąć w obronę, bo najpierw na pewno mu no, trochę nie ułatwiało zadanie Allegri, taką ani inną taktykę jakąś taką nieustawioną za bardzo pod niego. A teraz no, jemu samemu nie idzie, no, bo tych tych meczów jest zdecydowanie za dużo. Ale no, Juventusowi idzie i to jest. To, te, to też broni, to też broni na pewno Lowicza, bo Juventus no, sporo ma tych problemów, muszę powiedzieć. Tak nawet bo wybijają się ci ludzie właśnie, jak, jak Rabio, ale wydawało się, że cały czas pod górkę ma Kieza. Ze zmiennym szczęściem to się układa Di Mari, bo też te, no, o pogbie to już nie, nie wspominając, o, który się o podzielił te urodziny, także. Z zaraz jeszcze przejdziemy do Juventus tylko cofając się do meczu Milan Salernitana. Też taką zaciętą strzelbą, ale która się broni, jakby postawą na boisku jest Krzysztof Piątek. Nadal bez gola. Niektórzy sobie tutaj myśleli, że no kiedy się przełamać jak nie właśnie w takim meczu na. No w jednej akcji było blisko, fajny strzot ze tak. sensu, gdzie Mike mnie mm -hmm. musiał interw interweniować, aczkolwiek pewnie większym wiralem się stała ta tak, kontrast tak, z, tak, z ostatnich tak, minut, tak. kiedy no, fatalnie to Tak, no ja sobie nawet szybko. pomyślałem, co by było, gdyby taką piłkę otrzymał korathelię. No bo no to, to, to właśnie jest ta, ta, ta różnica. No nie chcę oczywiście porównać w tej chwili największej gwiazdy Serii A do, do Krzysztofa Piątka, bo też to też są inne bo... charakterystyki. Tak, tak, wszystko. ale no, tak jak ma Harry'a komputer się nie rozgląda, na co i idzie tam, nie wiem, czy czterech, pięciu, nieważne, ale, ale, bo jego się boją, to jest zasłużył na, na taki respekt. Natomiast Piątkowi takiej pewności, bezczelności zabrakło i tak się rozglądał nerwowo na prawo, na lewo. Ten z prawej nie nadążył, bo już nie miał siły, ten, ten z lewej też biegł za wolno. No to, to, no to nie wiedział, co zrobić. Ja też sobie tak, tak. tak pomyślałem, co było, gdyby taka akcja wydarzyła się w ekstraklasie to od razu tak, tak. śmiechy, a tak to... to no chyba... Szkoda tej akcji. No. To też jest chyba trochę właśnie kwestia mentalna, no bo trudno sobie wyobrazić, że on mógł być zmęczony. Tak? Wszedł na końcówkę tak mm -hmm. na ostatnie pół godziny, idzie z kontratakiem. Wszyscy ludzie, którzy są wokół niego, grali jednak praktycznie od początku. A on jest wolny, ociężały, no, taki się spokojny, na ja na No się na pomoc, tak, bo tak, się nie tak. chciał tak. samemu skończyć. Ale akcji. właśnie to jest kwestia mentalu, tak? Bo jakby był pewny siebie, to by szedł. Przede no, wszystkim no, zmyślał o szale, tak? Że ja to wykończę. A to było właśnie takie, tak jak mówisz, kombinowanie. Czy ja powinienem iść do przodu, czy może zagrać na lewo, a może spojrzę na prawo. No i wyszło z tego, no nic z tego nie wyszło. Ale myślę, że... Generalnie też trzeba powiedzieć, że Salernitana niczego nie ukradła na, na San Siro z Milanem. Mhm. Dla mnie to jest takie mecze, jak właśnie, kiedy ci wielcy grają ze Specją, Salernitaną, z Empoli, Bolonią, no to jest, to jest sól ligi, no to, to mecze naprawdę się ogląda i ja tam nie chcę żadnej superligi, która by, nie wiem, osłabiła rozgrywki ligowe, bo bo no fajnie się to ogląda. Może rzeczywiście tam to się tak trzeba się wgryźć w te mecze. One tak się rozkręcają, rozkręcają, ale te ostatnie tam pół godziny to już są naprawdę porywające i, i kiedy myślę o tych sytuacjach Salernitana nawet z pierwszej części, no, no fantastyczna interwencja Mania. Myślę, że jedna z najlepszych w ogóle w tej, w tej kolejce, mimo że no ja no, przepraszam, Drogowski oczywiście. Środkowie ale, Obrońcy by się nie ale, ale Mike Maniak się zachował wybijając tę piłkę, jak przeczytał boulay no to było coś dla mnie genialnego, no tam czapki z głów. Słuchajcie, jeszcze jedna kwestia, tylko no bo jak zauważył Marcin y, po raz pierwszy w historii, tak, bo napisałeś, że weże przyznawania trzech punktów, ale rozumiem, że wcześniej tak, tak, to było niemożliwe. Tak, tak. Milan... To bez... wyliczyła, wyliczyła opto, tak, a oni rejestrują statystyki tak. właśnie od, od tego okresu i w tym czasie. Ale wcześniej to się Mi... wcześniej raczej też, nie właśnie, wydarzyło, się, no bo Milan bez ani jednego Włocha. Ja pamiętam jak, to chyba był koniec lat 90. albo może już początek XXI wieku, jak Arsenal był pierwszą drużyną taką... E, w ligach, która wystawiła bez ani jednego e, Inter. I pamiętam wtedy krytykę sera Aleksa Fergusona, który mówił, że dla tych kibiców na trybunach musisz mieć e, zawodników grających z, te, z tego kraju i musisz mieć najlepiej, żebyś miał też jeszcze wychowanków, bo oni nadają charakter, oni nigdy, nigdy nic nie osiągniesz, e, chociaż, chociaż może się tak zdarzyć, tak? ale z drużyną samych najemników musisz mieć takich którzy będą umierać za drużynę dla których to jest zaszczytem grać w tej drużynie no, to mi się przypomniało nie trochę przekłamuję bo no. nie Kalabria tonali no to są piłkarze mm -hmm. podstawowego składu no jeśli, e, jeśli są zdrowi jeśli są w formie jeśli nie ma tego systemu rotacyjnego czyli powiedzmy tych Trzech Włochów pewnie byśmy znaleźli, tak spokojnie to podstawowe 11. Te, te, też jak popatrzymy no na ten skład Milanu, to trudno powiedzieć, że tam jest jakaś wieża Babel. To są jednak piłkarze, którzy od dawna są w Milanie, porozumiewają no, się po włosku, jak Teo Hernandez, jak Benasser, jak Calon. No. Zlatan właśnie no. jest Włochem. Włoch. E, tak. Czy Gilu, więc dobrze, że z ławki weszli Florencji i Tonali, to Lito, przynajmniej ten mecz nie przyszedł do historii jako taki, kiedy żaden Włoch nawet zagraża. przez minutę nie zagrał Milan. Ale faktycznie to wyglądało źle, bo, bo skupiamy się na ofensywie, ale ta defensywa też jest bardzo słaba Milanu. No nie od dziś, wydawało się, że ten się trochę tam ogarnie, że... No miał wejście naprawdę obiecujące, ale tak... Z meczu na mecz to dobre Wczoraj wrażenie się i tam nikt nie prosił się I, I też mówił o tym Stefano Pioli, bo trochę usugerowano po meczu, że e, to jego wina, bo ustawienie na trójkę obrońców i że przez to są te problemy. Żeby, jak zrozumiałem, powiedział, że to nie jest kwestia ustawienia formacji, tylko po pierwsze zaangażowania, po drugie dobrego ustawienia się, po trzecie tego, żeby każdy, każdego asekurował i żeby był zaangażowany w tę fazę defensywną. A nie było takiej sytuacji, że jest wyrzucony rzut autu, a trzech piłkarzy Milanów ze środka pola mniej więcej w ogóle się nie cofa i patrzy się, jak się ta akcja toczy. Także wydaje mi się, że też tam taki trochę po prostu moment y, zawahania, odpuszczenia może i to zadecydowało, bo ta defensywa rzeczywiście zwłaszcza przybrance, do była kompletnie pogubiona. Jeszcze tak na koniec, nie niewątpliwie no, broni się polososa, No to musimy podkreślić, uh -huh. przy całej sympatii, czy też antypatii dla, <słuch> dla byłego selekcjonera. Zależy kto, jak na to patrzy, ale, ale broni się tym, tym, co pokazuje jego zespół. I druga rzecz to do tych, do tych Włochów, czy też braku Włochów, no to na to najbardziej oczywiście krzywi się Roberto Mancini i. I teraz we Włoszech jest od paru dni głośno i ta, ta sytuacja będzie nabierała jeszcze większego rozgłosu. Myślę, że poza Włochami, kiedy otrzymał już takie formalne powołanie do reprezentacji Włoch Mateo Retigi czyli Argentyńczyk de facto, grający w argentyńskiej lidze Tigre, w argentyńskim klubie Tigre. I Mancini już przyzwyczaił nas do takich zaskakujących ruchów, odkrywania, ponieważ no tutaj już nie ma za bardzo w czym grzebać, no bo... W... Wszystkich przerobił, wszystkich zobaczył. Jeszcze w jednym ciekawym miejscu. Tak, bo tutaj, chcę no... powołać pana z Rumunii tak, na pastnikach. To tak, jest tak, strzela regularnie, strzela pan tam dla, dla byłej stieły, tak. teraz FCB, czy SSB. Tam. I no bo tak, mieliśmy już u niego Zaniolo, poznaliśmy dzięki niemu. Później to też się pojawił właściwie. Pafundi, który chyba 17 lat ma i zadebytował i jest rezerwowym Udinezy. No i teraz będzie ten retegi jako, jako napastnik. I, i o tym być może nawet wybiegnie na ten mecz pierwszy z Anglią. No ale z drugiej strony, jak tak na to spojrzymy, to zawsze mówiliśmy, że właśnie mają problem z dziewiątką i zawsze był ten dylemat tej Immobile czy tak, Belotti. Tak, tak, tak. A, a teraz jest... jak weźmiemy pod uwagę, że Belotti nie istnieje w tym sezonie, Immobile no kontruzja to już w, też w ogóle ma... kaplica. Tak, tak. Problemy z kolanem też praktycznie nie gra w tym sezonie. Gabi pośrednio. <śled> tak, tak, dlatego ten, 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 ten napastnik, już nawet zapomniałem, jak on się nazywa, ten, ten grający dla, dla Stiała wcześniej. Kompania. Ale on wcześniej chyba z C, tak, tak, on wcześniej, on wcześniej jest serie C e, i e, on jest najskuteczniejszym włoskim i środkowym napastnikiem w tym sezonie. To jest, to jest niesamowite. E, słuchajcie, przechodzimy do meczu e, Romy z Sassuolo 3 do e, 4 i wyjaśnijcie fenomen, jak to jest, e, że Sassuolo e, w meczach wyjazdowych z Milanem 5-2 i z Romą. 4-3, zdobywa 9 goli, czyli tyle samo co w pozostałych 12 <głos> <głos> spotkaniach. Tutaj piłkarzem weekendu wy, wybraliście Armanda Lauriente, akurat Francuza, więc się go nie da powołać, choć jeszcze chyba poza <noise> reprezentantami, reprezentacjami Francji. Nasz piłkarz tygodnia i naszego partnera Leroy Merlin o, to są jego statystyki. 76 minut, dwie bramki, jedna asysta, 5 na osiem udanych y, dryblingów. To bardzo falony przez Dionis z jego meczu, który podkreśla, że widzi duże podobieństwo między nim a właśnie Jeremim Bogą, którego już wcześniej wspominaliśmy. Natomiast jest taki bardziej Loriente, konkretny, jeśli chodzi o to, co się dzieje już w tym polu karnym, że mniej po prostu marnuje, może trochę gorszy dribbling, czy, czy mniej się udziela poza polem karnym. Natomiast. Wewnątrz już jest postacią kluczową. Odrobi szczęścia na pewno przy tej pierwszej bramce, Zwłaszcza, bo ten strzał taki lekki, taś. taś chyba ogólnie tam te trzy pierwsze bramki to takie niezbyt do nas strzały. Choć do tego, czy Zalewski chciał, czy nie chciał, to jeszcze pewnie dojdziemy. Ale na pewno piłkarz, który nam tak się rzucił od początku sezonu chyba do oczu. po w poprzednim widać... tygodniu zastanawialiśmy tak, tak, się, tak, czego, tak. czego nie dać do Czego nie wyróżnić. E, tak, tak tym, mm -hmm. tym tytułem tylko wtedy wygrał Wessina jako strzelc ważnego gola w Neapolu. No, jestem pod dużym wrażeniem, oczywiście no, też przyzwyczaiłem się do tego, że zasłolono stawia na skrzydłowych, bo, bo wspomniany Boga, bo Traore, który odszedł do, do Ligi Angielskiej, to byli piłkarze, którzy robili na nas spore wrażenie. No, Berardim to nie wspominam, no, bo to to jest oczywista oczywistość. No, Harasim tam był próbowany, ale może z nim to trochę, trochę gorsza historia. I, I co, ten Lauriente naprawdę wygląda kapitalnie, jeśli chodzi o, o umiejętności, taką, taką fantazję. No, no przypomina mi trochę Leao, trochę mi przypomina. Nie chcę tutaj oczywiście powiedzieć, że to jest jeden do jednego ten, ten zawodnik, czy o takim potencjale, bo myślę, że Portugalczyk jednak piłkarsko jest dużo lepszy. To, co w poprzedniej kolejce strzelił gola z rzutu wolnego, ja nawet nie wiedziałem, że to jest jego specjalność i gdzieś tam wgłębiłem się i okazało się, że i to polecam teraz otworzyć na YouTube drugie okienko podczas naszego programu i wklikać sobie mecz sezonu 2020-2021, kiedy była pandemia i puste trybuny. I był taki mecz na lorient On był wtedy zawodnikiem Lorient. Ustawił sobie piłkę na 37 metrze i jak walnął z tego wolnego, to jest naprawdę to, to, to mi szczęka opadła. I, 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 i on ponoć też od, od wczesnych lat wzerwał się na żół Pernambułkano, jeśli chodzi o te rzuty wolne. W poprzedniej kolejce strzelił gole ze znacznie bliższej odległości, też trochę z winy Karnesekiego w meczu z Cremonese, Ale no teraz będę patrzył, jak będzie sesło, miał rzuty wolne, bo naprawdę warto sobie tego gola zobaczyć, bo trajektoria lotu tej piłki była no niesamowita. Niesamowita. Czapki z głów przed ludźmi odpowiedzialnymi za transfery w Sosuolo, bo jedną kwestią jest stworzyć sobie jakąś jedną fajną drużynę, którą potem można fajnie rozsprzedać, jak właśnie te poprzednie ze Skamakką czy innymi piłkarzami na czele. Sansone a, a też były. Sansony, ale... Druga sprawa to jest regularnie, cyklicznie to powtarzać. I co słowo znowu to pokazuje, że jedni odchodzą za grube miliony, przychodzą drudzy, początkowo nieznani i za chwilę nie mam wątpliwości, że Loriente też pójdzie za jakieś ciężkie pieniądze do, do, czy do innej ligi, czy do mhm. lepszego włoskiego klubu. Razem z Infratezji pewnie też pójdzie. tak Tam no Jest, tutaj, jest kilka zawodników, tak znów. A no, swoją drogą jest przecież to... nie tak dawno jeszcze Sosuolo sprzedało do Ligi Angielskiej Traore w styczniu. Do, no teraz, do, do tak, Boryu, tak, więc... zimą, tak, tak zimą. Tak. Tak, tak. Tam rycerz to... zim robi się cały czas. Tak, ale... Problem, problem. <laughs> ale też co jest, no z kamaka przecież niedawno odszedł, tak? natomiast dla Spadori do, do Napoli, więc rzeczywiście potrafią e, zarabiać. Natomiast co jest ciekawe, bo mówisz o tym, że to już nie pierwszy sezon, bo faktycznie oni są już prawie dekadę, tak? bo chyba 13-14 mm -hmm. grają w Serie A co ciekawe, pierwszy raz wygrali z Romą w Rzymie. Do tej pory że pięć remisów, cztery porażki, więc w końcu im się to udało. Wygrali z Romą w Rzymie mimo gola Nikoli Zalewskiego, pierwszego w Serie A, od 57 meczów na 57 meczów rozegranych. I Wasza opinia o tym meczu wykonaniu Nikoli? Bo jak patrzę na włoskie media, to oceny są skrajne co do jego że tak powiem, winy przy bramce albo nawet dwóch. Sky Sports napisał, Zalewski był najjaśniejszą postacią w romie wśród wszystkich podstawowych zawodników. Hmm. A Eurosport napisał, tylko gol ratuje go od całkowicie negatywnej oceny, zwłasz zwłaszcza jeśli chodzi o krycie. Loriente, czyli Loro, mm -hmm. jak, jak go czytamy? Loriente. Tak, tak. Często mijał tak go jak kręgle. Chociaż właśnie kręgle są rozbijane, a nie mijane. Mm -hmm. no ale... trudno, tru, trudno chwalić piłkarza w jakiś sposób odpowiedzialnego za defensywę, kiedy jego drużyna traci cztery bramki, więc tutaj chyba musimy się zgodzić, że faktycznie coś, coś nie grało w tej kwestii. To też nie było tak jakoś spektakularnie mm -hmm. po jego błędach. To nie było tak, że on był objeżdżany z Chyba trzecia bramka gdzie wszedł, ale właśnie podryblował, ale on bardziej wchodząc do środka puści prostopadłą, tak? Więc no to też trudno winić akurat Zalewskiego z tego co na pierwsza bramka zawalona przez Bowę, głupią stratą w środku pola, druga bramka tam Matisz chyba tak jakoś nieudolnie wybijał w polu karnym, więc no też trudno go winić. No oczywiście też ta bramka rzutu karnego no to w 100% tak na kumbuli hmm. spoczywa. No to też na pewno nie było tak, żeby no ja tak było jakieś znakomite, kapitalne... Swoją drogą, będą. czerwona kartka dla kumbuli, no oczywista, bo, bo wiadomo, że potraktował tak, Obrardiego, znaczy, ale, ale czy tam nie powinno być sześć no no Ja oglądając, tak jeszcze tylko też dopowiem Zalewskiemu, no szkoda, że ten drugi strzał nie, nie, nie wszedł, mhm. tak? No bo ten strzał naprawdę soczysty, już taki zamierzony, no to to wyglądało bardzo efektownie i byłby fajny, fajny gol, no ale jednak oglądając Mecz Rom, no to siłą rzeczy musiałem odnieść się również do tego, co zdarzyło się z Juventusem. No i tak natychmiast przysłowie, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. No bo pamiętam to zdarzenie, no wziąłem w obronę trochę pewnie, trochę pewnie na wyrost mojsekena sekena w starciu z Mancinim który też był tam delikatnie prowokowany, pociągnięty tam za kołnierz czy też za kark i stąd był jego odwet. No i teraz de facto to spotkało kumbulę, czyli też był delikatnie sprowokowany, delikatnie. No kopnięty Dobrze. był no, co, co, co pokazały tam powtórki i wziął odwet. No ale niejako karma wróciła do Romy. Dla mnie cały czas, tak jak Roma, bardzo podobała mi się w czwartek, bardzo. Naprawdę byłem pozytywnie zaskoczony tym meczem pucharowym z Realem Sociedad, trudnym przeciwnikiem, wygrali w pełni zasłużenie 2-0, pierwszy gol po fenomenalnej akcji I, i tam wszystko się zgadzało właściwie. No ale znów przechodzimy znów jakaś taka histeria, o wszystkim się mówi tylko nie o meczu. O tym, że Mourinho nie odwiesili, o tym, że ten Sera co powiedział, a co nie powiedział. Ee, że to ta Fotka Znów ta, z... ta, tak, ta, ta, ta fotka z tymi hmm. kajdankami, że ja jestem tą niewinną ofiarą, którą tam ciągają po tych sądach i, i, i do, do więzienia tam gdzieś. <laughs> <laughs> z tortury jeszcze. No nie, no, to jest znów taka atmosfera, krążenie atmosfery, że wszyscy są przeciwko nam, my jesteśmy wielce pokrzywdzeni, i myślę, że to też jakoś generalnie rzutuje hmm. na, na to, co później oglądamy. Przynajmniej przed nami w Serie A. też mam wrażenie, że trochę. No, pewnie Murinia, tak? no bo to on ustala skład, i tak dalej, zamiast na mecz trochę przykombinował. Co też być może trochę, a propos trochę Zalewskiego, jeszcze wrócę. Czemu on może ma trochę większe problemy na prawej stronie, jeśli chodzi o defensywę? Dlatego, że nie ma wsparcia Ibanieza, który masakruje go znakomicie, kiedy gra po lewej stronie. Tutaj teoretycznie Ibanieza miał. Ale tu samo miał problemy, grając na nie swojej prawej stronie, miejsce Manciniego. wydaje mi się, że też z tego te problemy niejako wynikały. Później, Banin przeszedł na lewą stronę po zejściu kumbuli i wyglądał zdecydowanie lepiej. Do tego Eduardo Bowe, który już w tym meczu, który wspominałeś, właśnie z Sociedad, wyglądał źle, kiedy wszedł mm -hmm. na boisko, bo był chaotyczny. On gubił piłki, taki był troszeczkę. nie mógł znaleźć swojego tak. miejsca. I meczu z Tosolo, mam wrażenie, że też nie wiedział, co ma robić, poza tym, że ma biegać. No to biegał. Ale poza tym bieganiem niewiele wnosił do gry, a jeśli już wnosił, to raczej kwestie negatywne, więc nie wiem, czy, czy trochę z tym Jose nie przegiął. No też Kumbulla, który nie ma najlepszego sezonu. Chwaliliśmy go oczywiście ostatnio za bramkę, natomiast za bramkę, poza tak, tym, tak, no to, to nie jest człowiek, w którego Jose nie wierzy. Może no, chciał mu zawierzyć, my, ale... My na, my na niego patrzymy, no bo my z coraz, coraz bliżej. O czymś jeszcze chciałem powiedzieć. Tylko dodam, że nasi widzowie też tutaj biorą Nikole w obronę. Jarek Zalewski, top, to nie jest obrońca. Kto stawia Nikolę na obronie, robi mu krzywdę, przemas po Podobnie Nikola jest wahadłowym, liczy się też gra w obronie, ta jest bardzo słaba. Czy, czy uważacie, że Jose Mourinho robi mu krzywdę? No, przyzwyczailiśmy się już chyba do tego no. Znaczy nie do, do tej krzywdy krzywy, Do krzywy, no tylko do tego jak jest ustawiane No i ja już nie robię sobie jakichś nadziei że, że nagle Zalewski zostanie przesunięty Na pozycję numer 10 albo gdzieś Ale Dybala no nie no bo takie miejsce jest dla, dla Dybali Natomiast no jeszcze słówko trzeba powiedzieć no Zalewski jaki jest Taki jest albo go lubimy albo nie no, Na tej pozycji dobrze że gra Teraz będzie miał pewnie trudniej Bo naprawdę wydaje mi się w dobrej formie Karsdorp w meczu Sociedad, no, był jednym z najlepszych na boisku. I taki pewniejszy defensywny. Tak, tak. Na I natomiast no, Majszak, tak? Czyli tak, to, to, właśnie, to było to tak zaskoczenie. Cowie warto No myślę, Ketako to było takie, takie muriniowate, tak? <laughs> no i, tak. <laughs> takie takie, takie klasyczne zachowanie <laughs> rzeczy przegrywamy, <laughs> przegrywamy 2 do 4. No to co ja mogę? To, można to sobie znając Murino, tłumaczyć no nie mam kogo wstawić, no to muszę postawić na debiutanta albo no nie ja możecie, Kamarek, albo nie możecie, nie, nie możecie gwizdać tutaj na trybunach, mhm. ponieważ no, młodzi są, no starają się. No, mhm. no, 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 Liczymy no, na powtórkę Zalewskiego. Ja ja Także to takie, Zalewski takie Zalewski było takie właśnie bardziej pod, pod Murinio Ale czy ma e, Jordan papiery na granie w seriatu? Widzowie dopytują, ponieważ e, e, Tamim e, Abrahamem interesuje się Manchester United i a, e, Borussia Dortmund, co ciekawe, nie wiem, że też akurat Borussia Dortmund zwróciła na niego swoje oczy. Czy... Ale R sobie słabo radzi w po powrocie, więc pewnie dlatego. Ale tej mięśni Abraham też sobie za dobrze nie radzi. No właśnie. Bo jest to jest zaskakujące, w sumie, że akurat przed Manchesteru nie Borussia Anglicy tak, <gry> e, Anglica, Anglika, no to. Ale, ale czy chodzi mi o to, czy ma papiery na to, żeby to wywalczyć? No w no tym momencie wróżenie z fusów, na razie to, co się zgadza, że Rudy jest w Romie, także, także to jest to jest jakby nawiązanie do, do tradycji. Na, Powiem szczerze, że byłbym zaskoczony, gdyby ta, ta ścieżka wyglądała tak jak Zalewskiego, czyli piłkarz, który niedawny junior wchodzi do pierwszej, do pierwszej drużyny, bez jakiegoś tam wypożyczenia, ostrzaskania w niższych, w niższych ligach i tutaj, i tutaj sobie radzi. Także raczej przed Mejszakiem widziałbym taką, taką tradycyjną ścieżkę. Czyli teraz do końca tego sezonu, może jeszcze w jakiś tam meczach dostanie takie epizody, ale w następnym może zostać, czy też powinien nawet zostać wypożyczonym, bo, bo raczej nie. No i słuchajcie, przed nami derby z Rzymu. Kto w tym, tradycyjnie was już zapytam, faworytem? Pamiętam, że ostatnio na Lazio, na Lazio stawialiście. A teraz, bez Jose Mourinho na ławce? No ja jednak też pod kątem tych derbów skłaniałbym się w kierunku Lazio. Wydaje mi się, że Skoro z Bolonią zawiedli, to teraz się wylosuje to dobre relacje, które <gryw> widzieliśmy w kilku meczach w tym sezonie. No to też jest takie wiadomo, w różny sposób, bo jednak spotykałem się dwie drużyny o podobnym potencjale, o, o walczące o te same cele. Po pucharach też. Po pucharach, więc no, też Roma też pokazała... tam się nie przemęczy. Roma, <gryw> Roma na przestrzeni kilku dni też pokazała dwie twarze. Tak jak mówiłeś Tomek, świetny mecz pucharowy z Sociedad i potem, e, potem ten mecz z Sasuolo. Lazio też potrafiło ograć na poli, a potem przegrało z Alkmaar i zremisowało z Bolonią, więc trudno powiedzieć, co tam maszyna losująca wskaże, ale jakbym miał na dzisiaj wskazywać, to jednak myślę, że, że o jedną bramkę będzie lepsze Lazio. Zobaczymy. No ja bym wstawiał na Romę. Jakoś nie wiem, z czego to wynika, ale ja mam większą sympatię szutka. wobec tej Romy. Nie, nawet nie Mam po prostu większą, bo to są derby, to się może wszystko wydarzyć. Natomiast ja mam jakąś taką większą sympatię mimo wszystko do tej Romy w obecnych rozgrywkach, bo widać tam jakiś pomysł, jakieś emocje, tam się coś dzieje po prostu. Alacja jest, takie mam wrażenie. No tak jak na z komentami nijakie, zblazowane. Ten męż z Alkmar, w którym grali, to po prostu 20 minut gry, wyglądali lepiej, mogli to zamknąć, patrzymy się wyłączyli mm -hmm. i tak grali, aby byli tam za karę. Mam wrażenie, że z Bolonia też mówił Sari, że wszystko wyglądało dobrze do pola karnego. No i, i tak pewnie było. Tam dwie okazje, jedna po podaniu Luis Alberto, raz też Luis Alberto sam na sam ze Skorupskim, natomiast nie wiem, jakoś mnie męczy ta relacja w tym sezonie. Być może to jest mój jakiś taki indywidualny odbiór, bo jesteście raczej... Za Lacy, Lacy, w tym sezonie, nie, ale no nie wiem, jakoś nie czuję tej drużyny, też patrząc na to, ile zainwestowali latem. Mm -hmm. Sprowadzili nowego bramkarza, nowego rozgrywającego i gdzie są ci piłkarze? No nie ma ich. Tylko środkowe obrońcy się bronią. Mm -hmm. I tutaj faktycznie trzeba docenić to, że ten środek obrony naprawdę bardzo fajnie zbudowany, a się bardzo zmienił, tak? Bo odszedł a odszedł Luis Felipe, więc mm -hmm. wydawało się, że tam będą problemy. No, akurat tam jest naprawdę bardzo duży spokój. No ja czuję tuolację, ja czuję, ale, ale tak dla ułatwienia powiem, że tak bardziej, najbardziej to mi pachnie tutaj remisem. Jednak. Nie wiem, czy dobrym, no życzymy sobie żeby nas dobry wracali. remis, tak, tak <laughs> to, że któryś z nas rzeczywiście będzie pozytywnie rozliczony za tydzień. No chyba też tam, wydaje mi się, że ktoś za kartki nie będzie grał ważny w już. już tak dokładnie wiem, czy Ibań jest, no bo Kumbule to nie liczę jako takiego super, super ważnego, którego też spotka dyskwalifikacja, ale, ale być może to rzeczywiście i jest, ale mniejsze o to, Eee, no, tak tak jakoś nie potrafię tego uzasadnić, podać się argumentów, ale no w derbach często jest tak, że chociaż tych akurat rzymskich chyba dawno remisu nie było, tak? Tak, tak, coś, eee, tak coś myślę. Opinie naszych widzów: Beniamino pisze, nie ma możliwości. Roma wygra derby i na moje nieszczęście, żeby za chwilę przegrać z kimś z dołu stawki. Jarek Roma ma trudniej, bo y, gra rewansz y, w z Realem Sociedad, który co prawda bardzo ostatnio spuścił mm -hmm. stonu w, w La Liga. Betis być może się tam wepchnie na miejsca w Lidze Mistrzów. Lazio w Alkmar postawi na rezerwy, a Łukasz Schindler w Derbach Rzymu tym razem będzie dwóch przegranych. Nie wiem, jak to sobie jak to sobie mm -hmm. wyobrażasz. Ten mecz w niedzielę o 18 i dobrze, że wcześniej, bo o godzinie pierwszej El Classico. Przy tej okazji przypominamy o ofercie naszego partnera Canal Plus. Kana Plus Online, który właśnie szykuje specjalną relację z tej transmisji tego wielkiego meczu. Niestety akurat w tym samym czasie będzie też Inter tak, tak. Juventus. No, to jest fatalne, że oni jakoś nie umieją tego skoordynować, żeby tych wielkich hitów dla takich kibiców, co by mhm. obejrzeli i to, i to, jak ja na przykład, że to się nachodzi na siebie. W każdym razie no, El Clasico w obecnej sytuacji Barcelony, niby 9 punktów przewagi, no ale wiemy jakie dymy tam prokuratorzy no, warto będzie zobaczyć. Barcelona. Słuchajcie, gdyby we Włoszech wyszła taka informacja, że na przykład Juventus od 2001 roku wiceszefowi kolegium sędziów prze przelał 7 milionów euro, to no jakby no, to, to w ogóle się skończyło. No, my, to, my już to, to, ja to ja przerabialiśmy to, w takim sensie. Także my już jesteśmy zaprawieni. Wprawdzie trzeba cofnąć się o, no już o 15 no. lat. Ale no powiedzmy, że Luciano Młodzi, on był pierwszy, też może jeden z prekursorów. Jedni, jedni no. by krzyczeli, że do drugiej ligi, drodzy, że niewinni. Tak, wszystko tak, już tak, było. że Może twardych dowodów nadal, no nie wiem, niektórzy mówią, ci stronnicy oczywiście, że sojusznicy młodziego Juventusu zatwardziali, że Ee, że nie było, no ale no, mniej więcej wszyscy wiedzieli, jak to funkcjonowało, że, że był system stworzony przez Młodziego, ten najsilniejszy, później tam y, jakiś taki przeciwstawny przez Moratiego, może jeszcze coś tam Galijana. Każdy, te... ta... Ka każdy był w tym umoczony, oczywiście rację. Juventus był najbardziej, najbardziej poszkodowany, no ale tę ścieżkę, powiedzmy, sędziowską to już we Włoszech. Juventus, który spadł do Serie B, pomyśleliśmy, bo tu wiele, wiele, wielu się odnosi, wielu właśnie w Hiszpanii patrzy na i zastanawia się, czy Barcelona może pójść do drogą Juventusu, tylko e, Serie A się nie, nie rozpadła. Nie, nie... No, ale były mo, no, Juventus degradowane, kary minusowe takie dla Fiorentiny, dla Reginy, hmm. e, dla, dla, jeszcze tam dla paru Byla klubów, Natomiast, dla Milanu. No, no, także to były, yy, la Liga bez kary. Barcelony, bez rywalizacji Realu z Barceloną, bez Barcelony, no ciężko sobie no, wyobrazić. No, więc... no w, w Szkocji też trudno było sobie wyobrazić na przykład bez Rangersów Liga, a jednak, a jednak to funkcjonowało. Jest poczucie, że to zostanie jednak e, zamiecione pod dywan w La Liga. Ale zostawiamy La Liga, jako że już wywołaliśmy mecz Interu z Juventusem nadchodzący. No to i Juventus 4-2 wygrywa z Sampdorią, ale no jest żegnany gwizdami. właściwie po tym, po tym wyrównaniu Sampdori pojawiły się gwizdy. No i tutaj Adrian Rabio, którego spokojnie też mogliśmy wybrać piłkarzem weekendu, mm -hmm. prawda, co ma zrobić, czy w ogóle są jakiekolwiek szanse, że Juventus, że Juventus go zatrzyma, czy nie, czy raczej czas już liczyć? Takie znaczy są czy... doniesienia, że zrobią wszystko co ich w mocy, ale, no tam... ale, mocy, są ale, są... ale ile mocy są ograniczone, <grym> mocy są ograniczone. <grym> mocy są ograniczone. <grym> zwłaszcza, że muszą oglądać każde euro w tym momencie w Turynie, więc też tego nie widzę, natomiast podobno, podoba mu się w Turynie, podobno się jakoś tak już Zapuścił korzenie, ale pytanie, co powie Kto mama, bo miastę? jak mamie się nie spodoba, postanowi gdzieś ruszyć, no to po prostu razem się spakują i, i ruszą, ale bardzo chwalony przez Maxa Salę to powiedział, że to jest piłkarz, który ma zupełnie inny silnik niż wszyscy pozostali, który też ogląda, oglądanie go w takiej formie, to jest coś niesamowitego. I to, jak wspominał o tych liczbach mhm. Rabio. to chyba nawet mamy wydaje mi się, że zestawienie tego, jak to na przestrzeni lat. Urabio było. Jeśli nie, to mogę chyba bo tutaj powinienem mieć. Tak, mieć. Natomiast mieć. Y... Mówił to i bodajże Sari, ale na pewno mówił to regularnie Max Allegri, że jest to piłkarz, który marnuje swój potencjał, bo to jest potencjał na przynajmniej 10 dwa w sezonie. No to teraz już prawie tyle ma, bo. A nie, nie mamy tej strafii. grafiki. 9 goli już i hmm. dwie asysty w 31 meczach. W poprzednim sezonie w 45 0 goli, 2 asysty. W sezonie 20, 21 47 meczów, 5 goli, 3 asysty. W sezonie 2019 21 20, goli, 1 asysta. Więc Dla absolutnie... mnie to jest imponujące, tym bardziej, że jak sobie prześledzimy chociażby właśnie ten zeszły sezon, czy jeszcze wcześniejszy okres Serabio Viventusie, no to jakby przeciętnego kibica Juventusu zapytać, co z tym człowiekiem zrobić, to po prostu nie mógłby na niego patrzeć. Jak najszybciej sprzedać, pozbyć się. Żałowali wręcz, że nie doszedł ten transfer do Manchesteru. No, United, tak no. A tu tak. zupełnie inna twarz i to też jest naprawdę duże osiągnięcie, żeby w chwili, kiedy tak naprawdę jest się już totalnie skreślonym i, i nikt ci nie kibicuje, nikt nie chce na ciebie patrzeć, pokazać się z zupełnie drugiej, lepszej strony. No, dla mnie to jest też no, człowiek-maszyna, bo przecież patrzymy na ten sezon, gra właściwie wszystko. Ma za sobą też bardzo intensywne Mistrzostwa Świata, które, po których tąpnęło nie jednego, chociażby Milanie, to Hernandez też dochodzi do siebie, czy Ziruna, ale on to z racji wieku. Natomiast nie robił, jakby to po nim spłynęło, spłynął, ten wysiłek siłek zostawiony, zostawiony w Katarze. I rok w rok praktycznie bez kontuzji, bo też Michał był meczów. I rok w rok, tak, rok, rok bez kontuzji, no tylko że najpierw oczywiście głównie był chwalony za tę ilość, bo, bo trochę tej jakości jak na wymagania Juventusu brakowało. Myślę, że teraz jest też. No fajnie zestawiona ta druga linia. Ten Fagioli to jest taki piłkarz, którego, którego brakowało, którego Juventus szukał, dokonując tych dziwnych transferów ostatnio też z Paredesem. A okazuje się, że najlepszego piłkarza do tej pozycji mieli właśnie u siebie, pod nosem. Wreszcie przekonał się Massimiliano Allegri, właśnie to Fadziolego. I nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś nagle fenomen, drugi pirlo i tak dalej, ale myślę, że dzięki niemu też inni grają lepiej, lepiej się czują w jego towarzystwie. I Rabio na pewno jest tego też przykładem, czy beneficjentem. No przed sezonem absolutnie ja bym tego nie zakładał, że 9 goli będzie miał Rabio, a pół godziny gry Paul Pogba. No to to jest... Właśnie o to chciałem zapytać, to jest, bo... to jest dla mnie największy chyba nawet paradoks tego, z tego Zobaczcie, sezonu. że dramatycznie po wygląda porównanie dwóch Francuzów. Adrien Rabio w tym sezonie 2658 minut, 31 meczów, 9 goli, dwie asysty. Paul Pogba 35 minut w dwóch meczach z Romą i Torino. Zero goli. Teraz znów kontuzja mm -hmm. mięsień przywoźciciela. No i jeszcze kontuzja kontuzją, ale musimy też pamiętać, co się wydarzyło w czwartek przy okazji meczu tak, z Freiburgiem, no kiedy właśnie. Nie, nie przyszedł na zgrupowanie o czasie Spóźni, i spóźniło mu się Nie, się. No nie no no się Może się już W takiej, w takiej sytuacji jeszcze się tak zachować, no to no jest tak. spektakularny Kontuzja samozój. też przy I, trenowaniu rzutowolnym. I przeczytałem taką y, 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 ktoś, ktoś właśnie mm, dramatyczne zadał pytanie, czy za chwilę nie okaże się, że sprowadzenie Pola Pokby okazało się jeszcze gorszym dealem niż kupno go przez Manchester United za 90 milionów. To też jest na rzecz. No bo tak pod publiczkę ktoś też wyliczył i podał taką kwotę, że w tym sezonie jedna minuta gry Pola Pogby w Juventusie kosztowała 230 tysięcy euro. To wiadomo, że to, to działa na wyobraźnię. No trochę ma pecha też. Chłop nie też padł ofiarą własnej złej decyzji. No bo gdyby podał się operacji zaraz po tym, jak Złapał w okresie przygotowawczym kontuzję, to może też to wszystko by się. A teraz takie mam wrażenie, że tak bardzo, bardzo chcę, no i, no i ten PEG go nie, nie opuszcza. No. Pytanie do Was, jak Wam się podoba Juventus i po jego reakcja na te odjęcie 15 punktów? Pięć zwycięstw, remis, dwie porażki. I, no I co będzie? No bo istnieje taka możliwość oddania tych, tych punktów. Ja miałem już duży szacunek do, do Juventusu i do tego, co robił w tym zespole Massimiliano Allegri w chwili, kiedy no w październiku, czy, czy jeszcze we wrześniu, wydawało nam się, że po tych fatalnych wynikach z porażką, z mącą na czele, no wszystko się już tam rozpadło, nic się nie zawiązywało i lada chwila ten Allegri zostanie strącony czy po porażce w Izraelu w lizę mistrzów. No. Wtedy generalnie mówiono, że jedynym piłkarzem w formie jest Arek Mil, dlatego że nie przygotowywał się do sezonu razem z Maxem do, Allegri. Do, tak. Dokładnie, więc tam naprawdę był już obraz takiej nędzy i rozpaczy, i w tym momencie pamiętamy, że Juventus ogarnął się na tyle, że co tydzień krytykowaliśmy ten zespół za styl gry, za to, jak to wygląda, że nie da się tego oglądać, nie da się na to patrzeć, ale jednak te wyniki się zgadzały. I teraz tak samo jestem pod wrażeniem, że w chwili, kiedy drużyna dostaje 15 punktów ujemnych w tabeli, ok, cały czas trzeba mieć z sobie u głowy, że one za chwilę mogą wrócić, że trzeba się starać, że tak naprawdę trzeba patrzeć na tabelę, jakby Juventus był w tym momencie drugi. To się zgadza, ale jednak to jest taki mocny cios mentalny. A mimo wszystko, mimo tego, że Juventus w dalszym ciągu nie jest mistrzem świata, wiele rzeczy się tam nie zgadza, wielu piłkarzy nie jest w formie, jak chociażby Blachowicz, to jednak ten Allegri potrafi jakoś to wszystko pchać do przodu i za to naprawdę duży szacunek, bo we Włoszech nie musimy szukać daleko przykładu, kiedy jeżeli wielki klub wpadał w kryzys, no to potrafił przez lata być poza Ligą Mistrzów, tak jak kluby z Mediolanu mhm. w pierwszym rzędzie, czy tak jak teraz Roma od wielu lat też już nie potrafi wrócić do Ligi Mistrzów, więc tym bardziej naprawdę słowa uznania dla Juventusu, że mimo tego wiatru w twarz jakoś to wszystko pcha do przodu. Ja bym tylko dorzucił, mm -hmm. jeśli mogę tak szybko, o tych 15 punktach. Moim zdaniem to będzie ogromny problem, pomijając Ligę Mistrzów. Bo to, tak jak mówisz, każdy musi zakładać, że po tu, no musi grać tak, jakby Juventus był na tym drugim miejscu. To jest pytanie, co z Napoli i co z uznaniem mistrzostwa ewentualnego, w którym momencie. Tak? Bo może być taka sytuacja, że Napoli będziemy już miał zagwarantowane mistrzostwo jeśli Juventusowi nie oddadzą 15 punktów. Natomiast gdyby oddali, to tego mistrzostwa wciąż, wciąż nie będzie. I co no wtedy? Ale to Michał, no to w, w Neapolu będą świętowali. Wiadomo, Wówczasu. że tam trzy tygodnie będą świętowali. To, to czy zaczną i nie czy będą pierwszy święcieli. termin będzie właściwy, czy drugi, to nie ma to żadnego znaczenia, bo tam święto będzie trwało bardzo długo. Ale zgodziłby się też z tym, co Marcin powiedział, że no oglądam taki Juventus z ludzką, młodą twarzą i, i hmm. dla mnie takim rzeczywiście być może przełomowym meczem Bardziej od strony Allegri'ego był ten w Lizbonie katastrofalny, kiedy przegrywali, grali koszmarnie. I on wprowadził tych, tych młodych zawodników tak, że, no ale no dobra, mm -hmm. no to przynajmniej ci młodzi pograją. No i oni tam podgonili ten ruszyło. wynik od tak. 3 do 4. Wtedy to zrobił tak jakby na złość wszystkim Allegri, ale z czasem zrobił to z coraz większym przekonaniem. I oczywiście to, co też Marcin powiedział, że no Juventus też lubi się za to, że jest taki niedoskonały. Że popełnia te błędy, ratuje się. No przecież chyba nie pamiętamy takiego Okresu, kiedy Juventus dwa mecze ligowe z rzędu na własnym stadionie wygrywałby w stosunku 4 do 2. No to co raczej nie z I, i też z Antonio Conte też nie. To trzeba cofnąć się, nie 4, wiem. 4-2, tak, to za... taki miesięczny bilans tak, brakował. Tak, tak, a te, a to... I robi błędy. No Z tą Sampdorią też zdarzyło się coś kompletnie niewytłumaczalnego, nie ale, ale, ale wykaraskał się z tego. Wykaraskał, tam dużo zawodników się coraz bardziej broni. No i, no i rzeczywiście. Z tą drużyną można się identyfikować, jeśli widzi się tych młodych zawodników, nawet nie Włochów, ale też Włochów i, i z takiego Sule, czy, czy właśnie Fagiolego, czy, czy Barene Cea, i Baranzeo Baranzea, jeszcze tam ze dwóch, trzech, którzy dzisiaj nam przebijają w mniejszym wymiarze. Czyli no budzi sympatię, budzi tak. sympatię Juwendu. I tutaj też faktycznie nie mamy chyba tej grafiki zrobione. Natomiast Fagioli Miretti łącznie 2,5 tysiąca minut, a tak. Miretti przecież był dość długo kontuzjowany, mm -hmm. więc też pewnie tych minut troszeczkę by sobie wykręcił. I sama kwestia tego, co się wydarzyło w meczu z Sandorem, gol Sule. No może nie jakiś niesamowity, tak? natomiast świetny asystent i jego i Fadziolego. Mhm. Mm, więc rzeczywiście to raz, że oni grają, że dostają szansę, ale dwa że naprawdę dużo wnoszą. I nawet pamiętam, że końcówka tamtego sezonu, kiedy Miret jako 18 lat zaczął dostawać regularnie szansę, to mówiliśmy, że kurczę, ten zaczyna w końcu wyglądać, mhm. da się ich oglądać. bo też był długo właśnie męczący, tak jak mówił Marcin, zwłaszcza na początku. Natomiast kiedy pojawił się Miretti, to coś tam drgnęło, nie był perfekcyjny, nadal nie jest perfekcyjny, nadal ma takie troszeczkę słabsze mecze. Natomiast widać tam jakieś chęci, możliwości i, i też wydaje mi się, że wraca powoli być może ten, to takie włoskie juwe, to Italiówę, bo no był ten okres, gdzie stawiano na gwiazdy, na nie wiadomo kogo. Natomiast tutaj takie powoli robią się solidne podstawy. i Jeden taki kamień do ogródka, że. Nie da się patrzeć ostatnio na defensywę. tylko że są mecze lepsze, mm -hmm. ale to co działo się z Sampdorią, to co wyczniał Leonardo Bonucci, to mm -hmm. co robił Bremer no tak, też, tak, to tak, tak. No nie oczywiście ten te, te sprawy no, nadal będą e, trudno, bo teraz delikatnie Wajcha wychyla się w stronę w stronę Juventusu, myślę o tych sprawach prawniczych e, z, tą, z tą karą. No, ale to może być podobnie jak z Mourinho, też wydawało się, że no nie, no to po takich dowodach e, z, z udowodnioną sędziem, czemu to raczej? Wszyscy byli przekonani tak, tak, tak że, że sędzia sera tam obraził, no to no, jak, jak w banku cofną mu tą dwumecową dyskwalifikację, okazuje się, że mu jednak podtrzymali, to z Juventusem teraz też, no, nastawienie medialne jest takie, że te 15 punktów zostanie zwrócone, ale, ale co zdecyduje sąd, to, to w tym momencie trudno powiedzieć. Dodam tylko, że nasi widzowie też bardzo optymistycznie co do Fadziolego. Andy Flinston pisze: Jeżeli w Fadzioli będzie przynajmniej takim taki Nardi, mi JUWE. To będzie super sprawa, ale marzy mi się, żeby, był nowym, żeby to był nowy książę Turynu. Michał Suchocki, kartka dla Fagiolo, śmiech na sali, nawet trener z się uśmiechnął. Przemas Fagioli, Il nuovo, Markizo. Także zobaczcie, takie porównania, duże nadzieje. Jarek Okosticzu potrenował w kadrze z Mladenowiczem z Legii i centry daje teraz. Spoko. No i teraz mecz z Interem, z Interem, który stracił punkty z, ze specją. Duża sensacja no w, w roli głównej Bartek Drągowski. La Gazeta dello Sport określiła One-man show, wręcz mm -hmm. jego występ. Dziesiąty karny obroniony w karierze w Serie a i zobaczcie, Przeciwko komu tutaj naprawdę Tuzo Mauro i Cardi widzimy Felipe Caicedo Frank Kessich, czyli najwybitniejszy chyba kiedy jeszcze był w Serie A wykonawca rzutów karnych insynie i mobile. No i teraz mistrz świata Lautaro Martinez, który co prawda jak o ile mamy też te statystyki nie jest wcale aż takim wybitnym wykonawcą jedenastek, przynajmniej takim jak Romelu Lukaku, który od niego jest o wiele bardziej skuteczny, jeśli chodzi o jedenasty metr. Nie mamy tej grafiki, no tylko powiem, że Lukaku 14 na 14, stuprocentowa skuteczność. Też miał trochę szczęścia, bo w tym, w tym meczu z Udynezem. Poprawiane, bo tam nie strzelił i tak. Oczywiście to, to, to fajnie wygląda w liczbach, ta stuprocentowa skuta, Ja powiedzmy sobie szczerze, że, że Lukaku z Udinezy, jak podchodzi do piłki, też nie wyglądał <grym 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 pewnie. To, ale, ale tak, no ale chyba... To, to najważ... nie był źle strzelony karny, prawda, Lautaro? Tu Czy Lautaro? Słupku, no, 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 co do wysokości nie, mocny, można tak, mieć zastrzeżenie, że to była możemy. taka e, jednak wysokość dla bramkarza stosunkowo łatwa. No ale wiadomo, jeśli bramkarz wyczuje intencje, jest zmierzały, szybki, dynamiczny i umie te karne bronić, to, to dał radę. Później też świetna interwencja w sytuacji takiej sam na sam. Także myślę, że Drągowski słusznie został wybrany. Chociaż na pewno większy we Włoszech ten rozgłos no to miał gol Maldiniego, bez wątpienia. Bo tak. jeśli syn legendy Milanu I wnuk. strzela Inter, i, w, i wnuk oczywiście. Mhm. Strzela, strzela Interowi, no to ma to wymiar. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale bo, bo cały czas się, kiedy oglądam, no bo wiadomo, że budzi za, zainteresowanie ten Daniel Maldini jakie on ma papiery, bo ja nie jestem w stanie. To jest taki zawodnik taki od efektów specjalnych, Przez Takich, taki innym jedno jedno... E... no nie, miałby nawet miejsce nie chodzi seria, o nazwisko, nawet Nie chodzi o nazwisko, tylko on taki z charakteru trochę przypomina mi Leo. Że taki troszkę tu mi wisi, tak mu tak, nie ma takiego, takiego napięcia, takiego charakteru. To, to jest właśnie ciekawe, o czym mówisz, bo wczoraj po meczu Milan Salernitana w Florencji były w strefie mieszanej, hmm. rozmawiał z dziennikarzami i dostał właśnie pytanie o Daniela Malliniego. No i Florencji powiedział, specjalnie wysłaliśmy go na wypożyczenie w takie miejsce, żeby się poczuł poza domem, poza swoją strefą komfortu. Mam nadzieję, że już zrobił prawo jazdy i że staje się takim dorosłym człowiekiem, czyli to by mm -hmm. wskazywało właśnie na to, że jak, on, by, jak tak on był tak, w Milanie, no to wiadomo, tutaj syn legendy, tak, tak. każdy pogłówce i tak dalej, a tu trzeba jakoś ja teraz mama specyfikować to się od nowa. Tak, tak, tak. no, Ciekaw jestem, to. czy nastąpi ten przełom, no bo widać, że jest no, estetyczny, bardzo dobrze tak by wyszkolony, tylko że no myślę, że od strony takiej mentalnej, no może nie dorosnąć, do, do, czy też wyrosnąć ponad taką ligową przeciętność i ponad takie kluby jak, jak teraz. No, no, Nie wiem, ale no w tym momencie jestem w kompletnym zawieszeniu. Jaką, jaką przyszłość wróżyć Daniele Maldi? Swoją drogą teraz jest piłkarzem Specji w Milanie, jednego gola strzelił Specji. Tak, a będąc tak, piłkarzem tak. Specji, gole strzelił Milanowi ja i Interowi. Miałem tego, ale ładnie. Ja, gole ładne, ja, ja bym był bardziej. Skłonny powiedzieć, że większą karierę zrobi chociażby Kolombo, tak, Z tych takich młodych Milanistów. No ale zobaczymy. Na pewno coś sobie matko, faktycznie mm -hmm. trudno do końca powiedzieć, ile tego jest i na ile mu to wystarczy docelowo. Mm, ale dziwna historia z tym. A potem jeszcze Barka Drągowskiego, bo skupiliśmy się na tym objętym życiu karnym, Też jedna świetna interwencja. Ale przede wszystkim on zrobił pierwszą bramkę, tak? Tym długim podaniem tak, do no, badań. Drugiego, drugiego stopnia. Z drugiego stopnia, więc to też warto podkreślić, że i z tyłu, i z przodu coś tam <laughs> tym, <laughs> i, I muszę Wam powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o te, o te karne, to wracając do Lautaro, y, od sezonu 2021-2022 cztery, bo w sumie pięć niewykorzystanych, ale na 14 prób, ale, y, na, y, ale y, od sezonu 2021-2022. I jest tylko jeden wielki napastnik. Karim, Karim Benzema, tak. który więcej zmarnował mm -hmm. pięć rzutów e, karnych od, od Lautaro, więc przynajmniej w domu... To też więcej się... strzelił, bo tam Lautaro ma chyba 50% skuteczność. A Benzema nie było inny, paru więc... specjalistów, i też miał czasami podgórkę I... z karnymi. I, sinie, to już I się... z, nie, znalazłem takie w podsumowaniu serię A w Daily Mail. E, 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 pyta Daily Mail, jak to możliwe, że tak dobry bramkarz e, jak Drągowski nie gra w wielkim e, klubie. Ja hmm, że... to gdyby miał punkty, tak? Nie był punktów, nie mógł być zgłoszony do Premier League, dlatego nie było transferu, tak? Wzięliwina Bazonu. Który... Ale mówimy o wielkim klubie. <laughs> no, ale to przynajmniej dobrze płacą. Tak, tak tego wielkiej Ale też Leicester było zainteresowane. No ale było na pewno no, klub, pa, 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 ale parę słów też no, wypada powiedzieć o no, interze, no bo, no, bo to, to jakby, ja jestem naprawdę bardzo zdziwiony. <laughs> takim by jak jak wczoraj usłyszałem na, na konferencji przed, przed tym meczem sporto. Simone Izagiego, że taki mecz, że taka porażka jak ze Specją, to przydarza się raz na 500 meczów. A to Bolonia, A Empoli, no to przecież to były toczka w toczkę, kopiuj, wklej. Może na 500 ee, meczów ze Specją. E, Myślicie, ty... że dzisiaj Izagi gra o posadę? Może nie? O, no właśnie o, oczywiście nie, ale, nie w perspektywie, ale, że go zwolnią jutro, ale, ale z końcem sezonu. Ale muszę powiedzieć, Oczynne. że gdyby nie ten dwumet z Barceloną, fazie grupowej, to myślę, że już Inzagiego by nie było w Interze po tym, po tym co robi, bo no ma się go dość. No dla mnie oczywiście wiele zarzutów tutaj. Naprawdę można byłoby z pół godziny poświęcić Interowi, ale no dla mnie najbardziej takie przerażające jest to, jakim więźniem własnego schematu czy taktyki jest Simone Inzaghi. On po prostu jest tak sztywny, że nie zrobi ustępstwa w żadnym przypadku, pod z żadnym pozorem, i to jest irytujące. I ten Inter gra bardzo monotonnie, bo nawet w tym meczu ze specją, początek ok, wszystko się zgadza, Inter atakuje, ma sytuację, wydaje się, że wszystko samo się zrobi, te gole, gole padną niewykorzystane rzut karny, jeszcze tam jedna, druga sytuacja i nagle to wszystko jakieś się wycisza i traci tak gola w najprostszy z możliwych sposobów. Długa piłka do jednego zawodnika, który może zrobić im krzywdę, czyli inzoli, na zgranie, zgranie. Tak, tak. I, I później Inter jest nie do poznania. Właściwie od momentu, od meczu z Bolonią, jakby w tym Interze wiele rzeczy się posypało i nie, nie, nie da się ich naprawić. Mówię o tym meczu kwietniowym, który zdecydował o, o utracie Mistrzostwa na rzecz, na rzecz Milanu. I od tamtego spotkania to więcej jest wpadek. I za niż dobrych meczów. Oczywiście ten dwumecz z Barceloną, wygrany super puchar z Milaną to są takie rzeczy mocno na plus, ale tych plusów za dużo to ja nie znajduję. Tak, a też specja pomagała im jak mogła, bo no zarzuty karne Kaldara to nawet nie wiem, czy nie powinien wylecieć za ten ścisk w powietrzu. Na pierwsze 30 minut to była ale... specja. Tak, tak, ale właśnie nie. a propos tego, o czym mówi, że, że Simone Nizagi praktycznie nie reaguje na to, co dzieje się na boisku, bo on wprowadza piłkarzy jeden do jednego, mm -hmm. tak? Obrońca za broń, co pomocnik, za pomocnika i tak dalej. No to Leonardo Sempliczy powiedział, że mieli inny plan na ten mecz, ale ten plan nie funkcjonował, bo Żurkowski miał robić takiego troszeczkę za takiego trekwardistę, troszeczkę zaprzeszkadzacza. Natomiast to nie działało, więc go zdjął, więc prowadził jak dala, więc trochę zmienili ustawienie, pomysł na grę, i dzięki temu wygrali. Mm. To się oczywiście łatwo mówi, że zrobiłem zmianę, taki miałem plan i to zafunkcjonowało. Natomiast faktycznie miał spore problemy Inter z tym, żeby stworzyć konkretne okazje, bo mówi Simone Izagi, że o, mieliśmy 23 ofiary, aby coś padło, to byśmy wygrali. Tylko to jest taki, mam wrażenie, największy. Oczywiście są trenerzy narzekacze, tak? że narzekają a to na pogodę, a to na murawę. To Simone Zagi aż tak nie narzeka. Natomiast to jest taki trener, który w kółko. Pisze na nowo mecz i mówi, że a gdyby tutaj padła bramka, a gdyby zdobył skarnego, a gdyby coś tam, a gdyby czerwona kartka. I takie gdybanie, gdybania, później punktów z tego po prostu nie ma. Rzeczywiście wypadałoby czasem coś tam być może namieszać, coś tam pozmieniać w tym pomyśle na grę, no, ale tego chyba się nie doczekam, bo tak samo przecież było placy. Chyba mają go dość. Chyba mają go dość, takie mam, taki mam wrażenie. Eee, I. No nie wiem, dzisiaj, dzisiaj też nie jestem jakimś specjalnym optymistą, tak od strony, strony Interu, przed tym rewanżem sportu. Oczywiście myślę, że to takie podobne do siebie drużyny się jednak, mimo wszystko, spotykają też trochę podobni trenerzy, chociaż więcej szaleństwa na pewno jest u Sergei Conceição. Nie wiem, czy to szaleństwo akurat dzisiaj należy uznać za atut, ale, ale wydaje mi się, że, że gdybym miał stawiać, to, to obstawiłbym awans sportu. Dodam tylko, że Michał Tokarski stawia taki zarzut Inzagiemu. Mnie bardziej zastanawia, czemu nikt pod wodzą Inzagiego się nie rozwija. Jedynie Di Marco lepiej wygląda, ale to dzięki Manciniemu, proszę, Dzięki Manciniemu, który go stawia na boku, a nie środku obrony. No i jako, że przed nami Inter Juwę, faworyci. Faworyt. No też przy. Zobaczyłem utarło, po tak, tak. No utarło się, że, że Inzagi to jest taki, taki trener, który potrafi przygotować zespół do, do tych ważnych, prestiżowych meczów, tak jak Zwłaszcza było. na Juventus. Tak jak było też z Napoli, chociażby ten pierwszy tegoroczny mecz, czy też na Barcelonę. No ale trochę ten czar też w tym, tym sezonie, no, bo z Juventusem przegrał, derby przegrał te, te, te ligowe pierwsze. Parę takich sylacjo przegrał dla siebie ważny mecz, czyli no jakoś. No nie, no straciłem trochę serce tego interu i straciłem serce do tego, do tego trenera, bo, bo jakiś taki wydaje mi się, niereformowalne. Nie wydaje mi się, że Inter może w największym stopniu z tych, z tych czułowych klubów, czy też chcących, mierzących zawsze mistrzostwo, potrzebuje odmiany. Potrzebuje trochę przewietrzenia, bo, bo Inzaghi jest, no tak jak powiedziałem, no taki reformowalny, niereformowalny, niereformowalny. Nic, nic do niego nie dociera. Dodam tylko, że nasi widzowie. O, Marcin Mauro y, pisze: W interze nie podoba mi się to, że już tylu zawodników miało opaskę kapitańską, w tym Gagliardini. Coraz mniej szacunku dla tej opaski. Jarek bawi się w proroka i mówi, że cała Italia za Interem w Lidze Mistrzów. Trzy ekipy Serie w piątek: losowanie Ligi Mistrzów i będzie Benfica Milan. I Napoli, Inter. Zobaczymy. Chociaż... Ale to prawda, że wszyscy są za Interem na pewno z czołówki, tak. zwłaszcza, no bo mhm. dodatkowe mecze w Europie to będą zmęczeni na ligę i łatwiej będzie o tę pierwszą, e, pierwszą czwórkę. Ale rzeczywiście, no też to, o czym mówił jeden z komentujących, że trudno powiedzieć, jakiego piłkarza tam. Ten Inter w ostatnim czasie rozwinął. Na pewno rozbudził się Gosens. Pytanie, czy on tak sam z siebie, czy faktycznie... No, ale to jest też taki Gosens lepszy w porównaniu do tego, co było na początku tak. w Interze, ale nadal ale dużo słabszy niż, niż w Atalancie, niż to czyli prawda. to też jest... No, z ostatnich miesięcy pod władzą Izakiego, to wydaje mi się, że czy z ostatnich tych dwóch lat, to Czarnoglu zanotował no, taki Charanoglu, bardzo duży na pewno duży jest progres, tak, że tak, 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 to, tak, ale... to, to zgoda w Milanie też miał taki okres, że hmm. naprawdę był czołówką. Nie, no jakieś oczywiście ligową. jakieś acerbi na pewno jakieś Aczerbi, no onana nie można mieć chociaż hmm. pewnie zatem natychmiast mrzem przychodzi do głowy gdzie tam no ale no to już nie ma co tak rozbierać tego na czynniki pierwsze, bo ktoś tam się poprawił, a ktoś się pogorszył. No ale chodziło o taki, taki efekt, że, hmm. że Inter no nie jest wszyscy mówią tam Marotta, działacze, że to jest pod względem personalnym najlepszy zespół w lidze. Ja tego nie widzę. Ja tego nie widzę. Nie wiem, może to jest winy trenera, może rzeczywiście to jest jakaś taka autoreklama maroty, co do swoich zakupów. No bo też zwracaliśmy uwagę, że w Interze brakuje takiego rozmaicenia, właśnie, takich piłkarzy, którzy potrafiliby coś w pojedynkę zrobić. No, no tego nie, to są wrzutki, monotonna gra, taka po części to wina trenera, po części charakterystyki piłkarzy. Mówiliśmy, wracając do Bartka Drągowskiego, fantastyczny występ i zobaczcie jeszcze oceny Polaków. Bartek Drągowski dla Gazeta Delo Sport. Ocena 8, to jest mega wynik. Nie pamiętam, czy były tak wysokie oceny polskich piłkarzy, bo nawet pamiętam Wojtek Szczęsny za wybitne mecze, czy, czy Łukasz Skróbski 7,5. Ósemka to jest naprawdę bardzo wysoka nota. Piotr Zieliński, 6,5. Krzysztof Piątek, 6, ale aczkolwiek widziałem też i oceny 6,5 w niektórych e, portalach. Krzysztof Wiśniewski, no bez oceny. Póki co Jordan Majchszak też bez e, oceny. I e, przechodzimy do waszych jedenastek kolejki. Zaczynając od jedenastki. E, Michała. Proszę bardzo. Ja troszeczkę z zasady, bo dałem Fadziolego na wahadło, wiadomo, że on tam nie gra, natomiast chciałem jakoś tych wszystkich piłkarzy ofensywnych pomieścić i inaczej mi się tego nie udało. Lorienty już mówiliśmy, ale też znakomity mecz Berardiego, no troszeczkę wykorzystał gorącą głowę kumbuli, lekko go sprowokował, tak jak mówił Tomek i zrobił też ważną czerwoną kartkę, natomiast też karny, bardzo ważna postać i w końcu ten Berardi taki naprawdę odrodzony. Zola, że bramka dwa, że. Asysta, Drągowski też mówiliśmy. Mandragora, tydzień w tydzień u mnie i naprawdę ten zawodnik, nie niesamowicie mu się podoba, to też piłkarz, który naprawdę zabiadał się znakomicie, bo on miał około 50 meczów w młodzieżówkach reprezentacji Włochy, Też zadebiutował w dorosłej reprezentacji. Urodzony lider taki. Tak, no? urodzony lider, bo też Render 21. Był kapitanem jeszcze jako 20-latek, w ogóle zadebiutował w dorosłej prezentacji Włoch, już chyba za Manciniego jako 20-latek. I wydawało się, że naprawdę ta kariera będzie na kapitalnym poziomie, kupione chyba z Peskary do Juventusu. Później kontuzja, zerwane więzadła, i tak stał się takim przerzucanym troszeczkę towarem, właśnie w tych i Juventusu. Natomiast odrodził się i, i naprawdę bardzo fajnie się wygląda, bo co robiła Fiorentina Dobrego z przodu, to właśnie razem z Mandragorą. Rabio już mówiliśmy, no i Fadzioli. i go chciałbym też tak troszeczkę podkreślić, bo bardzo ostatnio chwalony, słusznie zresztą przez Maxa Allegriego, bo wnosi kreatywność, wnosi taki luz, jeśli chodzi o ten środek pola, podciągnięcie do przodu technikę. No i też to, o czym trochę też mówiłeś, że sam Allegri mówi, że on go widzi w hmm. przyszłości na tej pozycji rozgrywającej szóstki, że, że tam chyba znajdzie swoje miejsce i rzeczywiście to byłaby fajna, fajna historia. No i Kwaracelia, my nie mówiliśmy w ogóle o Napoli dzisiaj. A ta jego bramka to po prostu. Rzeczywiście chyba ci obrońcy się go tak, tak. boją. Ośmiu piłkarzy wokół. To, to jest... Basten mówił, że ta bramka nie miała prawa paść, bo no, ośmiu piłkarzy wokół ciebie, pięciu tak w takiej najbliższej odległości, trzech obrońców przed tobą. I ten moment, gdzie on jednym takim, no, no najprostszym możliwym zwodem na zamach bierze trzech środkowych obrońców, to ja nie przypominam sobie takiej historii. W, jak czymkolwiek wykonali. To jest, to jest też miernik siły poli, że tak naprawdę tak jak żartowaliśmy w poprzednich tygodniach, no o czym tu rozmawiać, jak co tydzień w tydzień takie kozaki wychodzą na boisko, mm, robią tak. robotę. I... A miał jeszcze przecież sytuację, gdzie przejął piłkę tak, na tak, 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 tak i, i jechał Pierwszy sobie takim półokrągłym tak, tak. ruchem. No, ale to w właśnie jest też taka wielkość tego akwarystyki, polega <laughs> polegająca na tym, że on rzeczy niewykonalne dla innych. Właściwie trudne. No ta stoplatka oczywiście, jakie tam zrobi w polu karnym tam osiem zawodników, on jeden, to trochę przekłamuje rzeczywistość. No Ale Tak, powiedzieć. tak, ale, ale właśnie on robi je czyni je łatwymi. Łatwymi. To wszystko się w jego wykonaniu wydaje takie, takie łatwe. No, ale trzeba mieć tę bezczelność, tę odwagę, tę pewność siebie, żeby pójść, bo tak jak na samym początku porównałem do, do piątka, no to. No to ta, ta sytuacja no w jakimś tam sensie mogła być podobna. Inny zawodnik by szukał, nie wiem, poczekał na tego zimena, na kogoś tam z lewej strony. Z boku, tak, a on tak idzie tak. w ciemno i, i no i dzięki temu myślę, że na poli wygrał, bo, bo w jakimś tam sensie ten mecz trochę zaczął się układać jak z Lazio, że, że, były, że była dobrze zorganizowana drużyna, mecz był taki dość wyrównany, zacięty, tych sytuacji wcale nie było za dużo. I Napoli miało problemy, i te problemy rozwiązał w pojedynkę Gruzin. Jeśli chodzi o Napoli, to chciałem was skonfrontować z wypowiedzią Luciano Spallettiego, którą wyszukał na Twitterze Bartek Szulga, bo bardzo mi się spodobała. Luciano Spaletti o Kimie, którego nie daliście w swoich 11 tam chyba, Zaraz zobaczymy. Zresztą, yy, Kim jest najlepszym środkowym obrońcą na świecie. W każdym meczu robi 20 niesamowitych rzeczy. Potrafi w 5 sekund znaleźć się z piłką przy nodze w polu karnym rywali. Zapamiętuje to, co mu powiesz, a potem idzie na wolne. Nie no, <grym> <grym> no, no, jest świetny, tylko że tutaj w Napoli też jest taki problem, że cały splendor spływa na kwarac helie. I to po prostu, i każdy, i inne, i każdy tak inny zawodnik właściwie jest delikatnie w cieniu. Czy, czy, czy Lobotka, czy Angińska, czy Zieliński, czy taki, no bo wszyscy patrzymy na na tego. Na, na A bo... defensywni rzeczy tak, tak, trochę Tak, no nie... Oni muszą mu po prostu pomagać, nie przeszkadzać, <laughs> żeby ten kwarat Helia, Helia był jeszcze. No jedynie niepokojące co do Kimat, że ta, ta kontuzja, bo na Mistrzostwach Świata też ta kontuzja właściwie spowodowała, że, że on tak grał, bo musiał, później tam schodził, i też była to, to ta sama kontuzja łydki. Mm. Także, jeżeli to się, to się odnowiło, to, to może być to problem. Chociaż też spaletti pokazywał, że chyba na większym czy też najlepszym stopniu ten system rotacyjny funkcjonuje, i ci ci rezerwowi dawali zawsze radę, czy to Elmas, czy Jezus, czy, czy Olivera, z Mario z Rui, tak padory. no mnóstwo, tam, każdy, tak. To kończmy jedenastki. Teraz Marcina. U mnie z Napoli też eh, Rachmani Kwarachelia. Embala Enzola, tego piłkarza też chciałem wyróżnić, bo jak na warunki specji to jest naprawdę niesamowite mieć takiego piłkarza, i myślę, że każdy klub z tych dolnych rejonów tabeli walczący o utrzymanie. Marzy, żeby mieć te, taki jeden swój punkt odniesienia, jaki specja ma właśnie w Enzoli, że zawsze można na niego liczyć, że on zapewnia te liczby, strzela bramki. No, mieć dwucyfrową liczbę bramek w Specji to jest naprawdę nielada wyczyn. A jak spojrzymy na wszystkie trzy sezony tego piłkarza w Specji, no to tak naprawdę okaże, możemy się wypowiedzieć w superlatywach, więc o ile pewnie nie widzimy tego Enzoli jakoś specjalnie w większych klubach, czy generalnie w wielkich klubach, o tyle dla Specji jest naprawdę nieoceniony. Mandragora to się mogę podpisać pod tym, co mówił Michał. Też świetny jest w ostatnich tygodniach przede wszystkim. Cambiaso jako przedstawiciel Boloni za ten bezramkowy remis z Lazio. Też widać, że nie bez powodu Juventus chciał go ściągnąć do siebie na koniec styczniowego okna transferowego. Fajnie się to rozwija ten piłkarz. Singo Storino, BKO za zwycięską bramkę w meczu z Empoli. A pozostałe nazwiska, no to już chyba oczywistość. No, mnie tak, jednogłośnie też, oczywiście. Taki... Drągowski tutaj bocznych obrońców Zanoli i się to wyróżniłem za, za asystę, ale, ale zwłaszcza za Noli. To jest, to jest piłkarz, przed którym, który jakoś no, wpadł mi w oko. I, i, I podoba mi się oczywiście w Neapolu został też zablokowany przez Lilię, zatem. Te, to wypożyczenie do Samdori może mu posłużyć bez względu na to, jak dla Samdori ten sezon się zakończy, ale to jest no, ciekawe, ciekawe na pewno boczny obrońca z ciekawą przyszłością. Eee, o kim jeszcze? No właściwie chyba o wszystkich już była mowa. No do Kulibali i Bradari w tacy piłkarze docenieni przeze mnie pod kątem całej Salernitana, bo tam i ten jumper też nieźle wyglądał i, i generalnie ta Salernitana zrobiła na mnie dobre, dobre wrażenia, o pozostałych to już, to już właściwie wszystko Powiedzieliśmy. I to już by było na tyle w tym odcinku. Kurwa, Sud. Ale jeszcze na, samą, na sam koniec słuchajcie, prośba naszych widzów na czacie, którzy chcieliby usłyszeć waszą opinię na temat Superpucharu Włoch. Włosi postanowili pójść drogą Hiszpanii. O trofeum będą rywalizować cztery ekipy i mecze mają się odbywać w Arabii Saudyjskiej. Piotr Cieślak prosi, Jarek też. Przedstawiciele serii A poinformowali, że w przyszłym sezonie Superpuchar ponownie odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. Grają cztery ekipy, tak jak w Hiszpanii, gdzie jeszcze się nie zdarzyło, żeby ci, co zasłużyli, zdobyli ten Super superpuchar Hiszpanii, czyli zdobywca pucharu Hiszpanii albo mistrz Hiszpanii. Zawsze ja, ja nie jestem tym fotela. specjalnie zgorszony, tym bardziej, że przecież od lat już superpuchar w ogóle jest czy to w Katarze, czy w Arabii Saudyjskiej, więc teraz jest po prostu. Sięgnięcie po jeszcze większe pieniądze, rozszerzenie tej formuły, a też wiemy, czym się Superpuchar Włoch czy generalnie każdy Superpuchar kraju cechuje, że jak się wygrywa, no to na pewno dla drużyny wygrywającej jest to fajne trofeum, fajne wspomnienie z sezonu, coś takiego dodatkowego. Natomiast jak się przegrywa, to też jakoś się tam łez specjalnie nie wylewa, więc <śm> myślę, że można kombinować dowoli przy formule, nikt jakoś specjalnie zgorszony nie będzie, tak jak chociażby w przeciwieństwie do tego, jakby kombinowano przy Lidze Mistrzów czy Rozgrywkach Krajowych. Dodam, że Barcelona, która wygrała Superpuchar Hiszpanii, zdaje mi się, z tego co pamiętam, 8 milionów euro zarobiła na tym. Więc jakoś osłodziło jej to odpadnięcie z Ligi Mistrzów. No tak, to, to wiadomo, że chodzi po prostu tylko i wyłącznie o pieniądze. Natomiast też pamiętam, że Włosi to mają taką chyba dość bogatą... Historię się dochodzi, bo oni w latach 90. już grali w Stanach Zjednoczonych czasami te tak, super buchary. W tak, Libii także... grali też przecież. Tak, więc na pewno. Nic nowego, nic specjalnie gorszącego, tak jak powiedział Marci. Natomiast ja pamiętam... No zawsze mi się podobały te trofea Birum Moretti i tak dalej, które były rozgrywane. Tego, przed brakuje. I tego troszeczkę to mi brakuje. Team. Więc jakby to zrobili w takiej formule, to mi się to naprawdę podobało. Czyli jeden dzień tam potem, po 40, 40, 40 50 50 minut, minut sobie, sobie zagrają, i to, A, ja to ja, byłoby przynajmniej ta, ciekawe. Tak, ja też jestem bardziej sentymentalny. I niestety słowo rozszerzenie to. to ja, ja na to trudno mi się coraz bardziej pogodzić, bo e, tak, teraz rozszerza się formuła Super Pucharu Włoch to niemalże pokrywa się z tym, że więcej meczów będzie w Lidze Mistrzów, bo też ta nowa formuła. Za chwilę wejdą klubowe mistrzostwa świata na 32, 32 drużyny. Tych meczu będzie co niemiara. I cały czas ja mam wrażenie, że ta jakość, której oczekujemy, no, której łakniemy, no rozmywa nam się w tej, w tej ilości, no bo... Nie wyrobimy zamawiania. No, 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 tak, zomawiania. ale nawet, no, no, szkod, no nie no piłkarze, trudno powiedzieć, że szkoda mi piłkarze, no ale no jakoś ich, rozumiem, no, to nie są roboty, tak jak każdy mówi, że taki Wandaik mhm. po powrocie z Mistrzostwa Świata, no, nie jestem robotem, no nie jestem, chciałbym być, ale nie jestem, no, bo tych meczów po prostu jest za dużo i pieniądz rządzi, tak? Ja, ja, ja jestem przeciw, ja jestem przeciw, nie podoba mi się to i rozszerzanie wszystkiego tych mistrzostw, tych rozgrywek, nie, nie. Pieniądz rządzi i sport washing. Superfly Tone właśnie tak komentuje. Sport, sport washing po Katarze. Arabia Saudyjska tutaj dochodzi. Formuła 1 już tam jest. Coraz więcej futbolu, coraz więcej boksu. A fan widoku z okna Michała Pola pisze, że się tam zdziwią. W Arabii Sajdyskiej, jak przyjedzie na superpuchar Cremonese. Czego <grymne> nie da się a, a ten pod... no, wykluczyć. To, to, to wtedy jestem za. <grymne> tak. Kochani, kończymy troszkę dłuższy odcinek. Kurwa, są trzymając kciuki dzisiaj za Inter i za wszystkie swoje drużyny włoskie, żeby się w komplecie spotkały. Piątek na losowaniu Ligi Mistrzów. I ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Marcin Długosz, Acen TVP Sport, Michał Borkowski dziękuję i bardzo. Tomasz Lipiński. Dziękuję. Tygodnik Piłka Nożna, Kanal Plus. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.